Radio Kot. Garażowe Radio Radzyń! Znajdziesz nas na Facebooku i posłuchasz na platformie YouTube. Zapraszam Paweł Kot. A teraz przechodzimy do wydarzeń sportowych. Przedświąteczne spotkanie wszystkich radzińskich Tekwondeków jest już wieloletnią tradycją. W rozegranej w sobotę 10 edycji mikołajkowego turnieju Tekwondo wzięli udział uczestnicy zajęć w radzińskim sportowym centrum Tekwondo. Począwszy od najmłodszych tygrysów, skończywszy na zaawansowanych zawodnikach klubu, razem to aż 250-osobowa grupa, miała możliwość wzięcia udziału w specjalnie przygotowanych konkurencjach sprawnościowych. Oraz skorzystania z wielu atrakcyjnych przygo atrakcji przygotowanych dla nich w ten szczególny dzień. Jednym słowem, była wspaniała zabawa, doskonała uroczystość, niezwykle e, dobra impreza integracyjna, na której oprócz fantastycznej zabawy były też podsumowania, pokazy, a w ramach podsumowań turnieju było wręczenie przez prezesa klubu Łukasza Ciężkiego. Szczególnych podziękowań za pomoc i wsparcie w danym roku szkoleniowym prezesom i właścicielom zaprzyjaźnionych firm, które od wielu lat wspierają klub. Są to m.in. spółdzielcza Mleczarnia Spomlek, Bank Spółdzielczy w Radzeniu Podlaskim, firma Wobos, przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w Radzeniu oraz firma VAT, producent blachy dachowej. Bardzo dziękujemy sponsorom. I gratulujemy wszystkim uczestnikom i zawodnikom. Pozdrawiamy. Ale radzyński sport to nie tylko tekwondo. Również Judocy z Oriona wrócili starczą. Czterech zawodników z radzenia reprezentowało lubelszczyznę w Mistrzostwach Polski Młodzików w Judo. Andrzej Kowalik, Franek Gepner, Janek Zajko i Michał Obremski wrócili do radzenia z brązowymi medalami na szyjach. Judocy trenują. W techniku Orion przy zespole szkół ponadgimnazjalnych w Radzeniu Podlaskim pod okiem trenera Waldemara Podsiadłego. Na rozegranych 1 grudnia w Józefowie koło Warszawy drużynowych mistrzostwach polskich młodzików judo rywalizowały drużyny złożone z najlepszych młodzików poszczególnych województw. Informuje nas na łamach wspólnoty pan Zbigniew Smółko. Gratulujemy. A teraz przechodzimy do. Piłki nożnej, co z naszymi co słychać u naszych radzyńskich Orląd. Rozmowa z panem Rafałem Borysiukiem byłym trenerem Orląd radni podlaski. Autor artykułu pyta pana Rafała, czy odpoczął psychicznie, po tym wszystkim po tym całym ostatnim sezonie. Pan Rafał odpowiada: nie da się zrobić tego w kilka dni, ale trzeba. Kosztowało mnie to dużo czasu i zdrowia. Mam czas, by odpocząć. To był bardzo intensywny okres. Końcówka sezonu była nerwowa. Podobnie teraz. Potrzebuję trochę więcej czasu, żeby ochłonąć. Pan Rafał, yy, pytany, czy ma żal do kogokolwiek, odpowiada, że nie, bo zdaje sobie przede wszystkim sprawę, że to normalne. Jeżeli drużyna nie, nie uzyskuje odpowiednich wyników, no to pierwszą osobą, która jest za to odpowiedzialna, to trener. Pan Rafał. Przyjął wiadomość o przerwaniu współpracy. Podziękował za wszystko prezesowi Krzysztofowi Grochowskiemu. Jak twierdzi, sprawa jest złożona, dlatego że coś nie wyszło, ale na to się składa wiele przyczyn, o których nie chcę mówić. Kwituje pan Rafał Borysiuk. Pytany, czy pamięta jakieś momenty zwątpienia? Odpowiada, że jak najbardziej. Czasami miał ochotę. Powiedzieć dość, ale jak zaznacza, bardzo lubi wyzwania i się nie poddaje. Dlatego doprowadził zespół do końca sezonu. W artykule na łamach ostatniej wspólnoty pan Rafał wspomina także o tym, że czasami brakowało trochę szczęścia, że no nie mógł sprowadzać lepszych zawodników z zewnątrz ze względu na ograniczony budżet, że podjął być może czasami kilka Niezbyt trafnych decyzji kadrowych, ale uważa, że drużyna była na przyzwoitym poziomie, że miała dobrą defensywę. Jeśli chodzi o ofensywę, no to praktycznie nie istniała. Jak sam mówi, i może poprowadzić drużynę, ale za nich piłki kopać nie będzie. Kilkukrotnie w czasie meczów denerwowałeś się, ale ze śmiechem na twarzy. Dlaczego? Pyta autor artykułu. Na to pan Rafał odpowiada, że nie był w stanie już nic zrobić. Jedynym zespołem, który był od nas lepszy jesienią, to motor Lublin. Z pozostałymi walczyliśmy jak równy z równym lub nawet byliśmy lepsi. Z hutnikiem nie strzeliliśmy gola z dwóch metrów, z Podlasiem nie umieliśmy wykorzystać rzutu karnego. Wiadomo, jako trener myliłem się w doborze zawodników czy taktyki, ale nie wejdę na boisko i nie strzelę bramki. Odpowiada pan Rafał. W podsumowaniu pan Rafał przypomina, że potrafili wygrać z zespołem solidnie wzmocnionym graczami, czyli koroną, graczami z ekstraklasy. W Kielcach zagraliśmy znakomite spotkanie. Co było później? Przegraliśmy cztery kolejne mecze. Jaki jest morał? Pyta autor. Młodość, odpowiada pan trener. Właśnie to ma do siebie. Nigdy nie odmówiłem chłopcom walki i ambicji, ale doświadczenia nie da się kupić. Trzeba to przeżyć i nauczyć się. Koniec artykułu. Pod artykułem na łamach wspólnoty mm, rozmowy z panem Rafałem Borysiukiem znajduje się także rozmowa z Przemysławem Kośmidrem, członkiem zarządu Orląt Radzin Podlaski. Tutaj rozmowa dotyczyła właściwie tego, co dalej. Z razyńskimi Orlentami i kiedy możemy spodziewać się nazwiska nowego trenera? Pytany, pan Przemysław Kośmider, pytany, czy, prowadzą, czy prowadzicie rozmowy, odpowiada, prowadzimy, ale chciałbym zdementować wiele słów, które już padły. Czyli, niektórzy mówią, że w klubie rozpoczęliśmy przygotowania, przygotowania do zmiany trenera w trakcie trwania rozgrywek. To nieprawda. Zaczęliśmy szukać następcy Rafała Borysiuka dopiero od poniedziałku. Czyli nieco ponad tydzień temu. Pytany, czy z kimś prowadzą rozmowy, oczywiście powiedział, że wie, ale nie powie. Kiedy możemy spodziewać się jakichś rozstrzygnięć co do wyboru trenera? Pytany, jak długo? Odpowiada, że wierzy, że do końca tego tygodnia wszystko się wyjaśni. Tak jak wspominaliśmy podczas ostatniego przeglądu prasy, nie będzie to raczej trener z zagranicy czy z drugiego końca Polski. To zdaje się potwierdzić pan, potwierdzać pana Przemysław Kośmider, który zdradza nam kilka szczegółów i mówi, że nie będzie może to trener z najbliższej okolicy, ale maksymalnie z promieniu, musi zostać znaleziony w promieniu 200 km. I jak podaje rzucanie teraz jakichkolwiek nazwisk, to wróżenie z fusów. I że przy wyborze trenera oczywiście ograniczeni są finansami. Podsumowując, autor artykułu mówi, że szczęściem jest to, że tak naprawdę zarząd Radzyńskich Orląt z wyborem trenera nie musi się śpieszyć. Mają jeszcze trochę czasu do rundy wiosennej. Przygotowania rozpoczną po nowym roku. Ale jak wspomina pan Przemysław Kośmider trenera chcieliby już mieć wybranego. Ponieważ jak wspomina, jest wiele kwestii do ustalenia. Przecież nowy szkoleniowiec będzie chciał obejrzeć materiały wideo, by bliżej przyjrzeć się zawodnikom. Za chwilę przyjdzie czas na ruchy transferowe. Kończy swoją wypowiedź pan Kośmider. To tyle podsumowaniem wiadomości i informacji ze świata sportu. Naszego małego, szczęśliwego, ukochanego miasteczka. Dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam, Paweł Kot.